Witamy Państwa. Pierwszy majowy wtorek, godzina 14 nam wybiła. To oznacza, że to jest właściwy czas, żeby porozmawiać o lidze i piłce niemieckiej. Magazyn Bundestag. Patrzę na tą flejerkę Damiana Gąski, Die Qualität weszło FM. Rozumiem, że to jest taki gdzieś tutaj dzisiaj ukłon w stronę przeszłości. Lothara Matthäusa, Andreasa Bremy, Jürgena Klinsmanna. Mówisz o dawnych koszulkach Interu. No, tak, tytuł mistrza Italii po wielu latach dla Interu. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Bożencki. Dzień dobry, witam. TVP Sport, witam, uśmiechnięty. To prawdopodobnie z racji tego, że Schalke już kontraktuje zawodników na drugą Bundesligę. I to zawodników, powiedziałbym, sprawdzonych, nie przypadkowo, którzy absolutnie jakościowo powinni temu zespołowi pomóc. Zaskakująco takie dobre ruchy jak na Schalke, bo nawet to z Damianem przed programem gadaliśmy, że wydawałoby się, że ten bajzel organizacyjny przez ostatnie lata raczej zwiastowałby to, że nie wiem, transfery klejone gdzieś na końcu lipca, tuż przed ligą, i to pewnie takie kiepskie jakościowe, a ściągnęli już Simona Terodę z HSV, czyli no króla drugiej Bundesligi. On chyba ostatnie 5 sezonów to tam 116 chyba goli, tak, w drugiej Bundeslidze. Danego Lacy, czyli kapitana Mainz, które być może się prawdopodobnie się utrzyma w Bundeslidze. Negocjują kolejnych piłkarzy i to też takie, wydają się, sensowne ruchy, bo chyba chcą mieć taką polityką wyciągania najlepszych piłkarzy z drużyn drugiej Bundesligi. A to Schonlaua mówi się z Paderborna, to Dursuna z Darmstadt, więc no, zaskakująco na razie logiczne te ruchy. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ja sam byłem właśnie kiedyś, pamiętam, ciekawy umiejętności Terodę na poziomie pierwszej Bundesligi. Są jednak tacy zawodnicy, którzy mają ten limit, że potrafią być gwiazdami jednego podwórka, przychodzą na drugie, no i tam co najwyżej gdzieś aspirują. Właśnie to jest coś takiego, że za mocno na drugą Bundesligę, za słaby na pierwszą, ale to, co właśnie Marcin wspomniał, oba jesteśmy, pewnie Marcin, jeszcze bardziej pozytywnie zaskoczeni, bo w Schalke nie układało się nic i często mówiliśmy, że ten wstrząs i spadek to nie do końca jest dobra sprawa, bo faktycznie będzie brakowało pieniędzy, wiadomo, że to inne prawa telewizyjne, zupełnie inne, w innych realiach trzeba się obudzić, a tu się okazuje, że fakt, spadli już, no ale jeszcze muszą skończyć ten sezon, a tam wszystko zaczyna jakoś wyglądać. Po tym fatalnych kilku sezonach piłkarskich, po tym, co się wydarzyło chociażby z tymi bójkami kibicowskimi, no, co jest istnym dramatem, no wychodzi na to, że takie oczyszczenie i wszelkie wszystko zaczyna powoli wyglądać. Ja mam jeszcze a propos Terodę taką teorię. No najłatwiej oczywiście powiedzieć, że jest za dobry na drugą Bundesligę, za słaby na pierwszą. Moim zdaniem jest po prostu stworzony do pewnego stylu gry, bo to jest piłkarz niezbyt mobilny, on operuje w szesnastce, a kiedy wchodził zawsze do Bundesligi, to z drużynami, które się broniły, które grały z kontry, które walczyły o przetrwanie. No i to dosyć oczywiste, że tam sobie nie radził. A jeżeli gra w drużynie, która gra takim pozycyjnym, kreuje dużo sytuacji, to sobie radzi, więc myślę, że prędzej, nie wiem, w Bundeslidze strzeliłby więcej goli, gdyby grał w, nie wiem, jakiś Bayerze Leverkusen nawet jako joker, niż w takim Köln, gdzie musiał gonić do kontry, a jest to piłkarz niezbyt dynamiczny. No ale też o czym to świadczy, że Schalke będzie grać na dwie wieże, czy że, nie wiem, Huntelaar będzie musiał przygotowywać się do roli zmiennika Terodę? No to jest ciekawe, no bo raz, że Terodę, raz, że ma zostać Huntelaara, a trzy mają ściągnąć Dursuna z Darmstadt, więc piłkarze o podobnych parametrach co Terodę. Wydaje mi się, że jeżeli mieliby plan grać na jednego napastnika, to aż takie zakupy nie byłyby potrzebne, więc może na dwóch, no to byłoby rzadkie. Natomiast kilka razy w ostatnich latach w Bundeslidze zdarzały się kluby, które grały na dwóch napastników. Stuttgart grał na Ginczka Gomeza, Wolfsburg grał na Weghorsta i Ginczka, więc no tam czasem się zdarzało, że ktoś grał na dwie wieże, choć rzeczywiście będzie takie dosyć niekonwencjonalne. A może właśnie zapatrzyli się na Wolfsburg? Przecież my też gadaliśmy kilka razy w naszym magazynie, że zadziwiało nas to, jak wysocy zawodnicy grają w Wolfsburgu z przodu. I zobaczcie, no to jakoś zaskoczyło. No, gra Mozis jakby też w tym sezonie cały czas forsuje tę grę ustawieniem 3-5-2, 3, tam 4-1-2, różne kombinacje, no ale generalnie z dwójką z przodu. Fakt faktem, często ta dwójka to był napastnik i taki łamany napastnik, 9,5, no bo nie było dwóch klasowych snajperów, więc może rzeczywiście na dwóch napastników będzie grał. Słuchajcie, tak spoglądam w tej chwili na tabelkę, żeby sobie dokładnie ją przypomnieć. Bochum 60 punktów, 57 Fürth, no i potem jest niesamowicie ciekawa sytuacja, bo wczoraj po zaciętym spotkaniu zwycięstwo Düsseldorfu. Przed tydzień temu mówiliśmy o tym, że praktycznie ten zespół wypada z gry o pierwszą Bundesligę. W tej chwili tak to wygląda. Zobaczmy, HSV 52 punkty, Düsseldorf 52, 50 punktów ma Kiel, ale niewykluczone, że mają największe szanse na awans z racji tych meczów, które mają po prostu do rozegrania, bo oni mają 3 mecze mniej. To jest tak, dokładnie... ale oni mają 6 meczów do końca, w tym 5 u siebie grają. Mhm. 5 ostatnich meczów u siebie, tylko jeden wyjazd i to bodajże do
Karlsruhe czy tam do Sandhausen. No generalnie drużyna raczej z drugiej połówki tabeli. Więc no ten terminarz Kiloni bardzo, bardzo sprzyja, może mniej forma, natomiast no rzeczywiście... Pytanie jest takie, co zostało w głowach, jak przyjmujesz 5 od Dortmundu? Ja się zastanawiam właśnie, jakim Holstein Kiel zobaczymy na finiszu tej Bundesligi. Czy, bo patrząc na cały sezon, to jest naprawdę drużyna, która gra fajną piłkę. Taką, to nie był oczywisty kandydat do awansu do pierwszej Bundesligi, ale to, co robią przez cały sezon, naprawdę potrafiło chwilami zachwycać, oczywiście zachowując proporcje. No, te wyeliminowanie Bayernu Monachium, już tego im nikt nie zabierze, bo dokonali rzeczy pewnie dla wielu nieosiągalnej. No, a to, co wydarzyło się w sobotę, to też było znowu aż dziwne w drugą stronę, no bo oczywiście Dortmund był faworytem, ale nie spodziewaliśmy się, że ich rozjadą jak juniorów, a tak się... No, Dortmund jednak w tej chwili ma zdecydowaną zwyżkę formy, wielu zawodników gra bardzo dobrze, Piszczek jest talizmanem, wszystko z nim w składzie wygrywają. Także... Tak, no i Dortmund jest na pewno najmocniejszy, biorąc pod uwagę cały sezon i ich dyspozycję, to jest najmocniejszy Dortmund, jaki obserwujemy w tym kończącym się sezonie. No a faktycznie, Kielonia ma... Te trzy zaległe spotkania, Hamburg robi absolutnie wszystko, by nie awansować i traci punkty z kolejki na kolejkę, więc jak miałbym typować, to z tych drużyn bardziej markowych stawiałbym nawet na ekipę Polaków, czyli Fortuna Düsseldorf, bo oni faktycznie potknęli się, no, wczoraj wygrali, wcześniej się potknęli, ale jak to obserwuję, to myślę, że tam szanse są, przynajmniej na baraż. Widzieliśmy, jak to wygląda z Łukaszem Piszkiem w składzie, jeśli chodzi o Borussię Dortmund i pewnie tego nie będzie zmieniał. W tej chwili Łukasz tutaj przy 5-0 zmieniony i wprowadzony Morej po to, żeby pewnie doświadczony Polak sobie odpoczął przed następnymi meczami, bo już przecież wielkie spotkanie w sobotę w Bundeslidze. A Moreja nie mamy, tak, no bo nabawił się fatalnej kontuzji. Gdzie rywalem będzie Lipsk. Natomiast jeszcze wracając do podwórka drugiej Bundesligi, to wygląda na to, że jednak druga Bundesliga ogląda uważnie Ekstraklasę. Do czego zmierzam? Stal Mielec decyduje się na zatrudnienie Włodzimierza Gąsiora i wygląda na to, że ta Stal Mielec utrzyma się w Ekstraklasie, a spadnie pod Beskidzie. No tak w tej chwili to wygląda. Natomiast Horst Hrubesz, legenda niemieckiej piłki, kiedyś wybitny napastnik HSV, przejmuje stery w Hamburgerze Sport Verein. No, nie spoglądamy nikomu w metrykę, ale taki dosyć, trzeba powiedzieć, dziwny ruch szefów klubu. HSV wcale nie może być pewny tego trzeciego miejsca i gry jednak w barażach, bo to, o czym mówimy, no, kalendarz Kiloni, w tej chwili też punktująca Fortuna Düsseldorf. No, dla nich to będzie dramat. Znowu nie awansować do pierwszej Bundesligi. No dramat. Jonas Bolt, dyrektor HSV, powiedział, że rozstali się z poprzednim trenerem, bo jakby zauważyli, że mocno się ten trener już przestał dogadywać z piłkarzami, że jakaś się tam chemia zatraciła. Nie wiem, czy tę chemię odbuduje Horst Hrubesz, ale rzeczywiście ruch zaskakujący. Jak zacząłem to chyba w poniedziałkowy poranek, to się mocno zaskoczyłem. Ale jakieś takie na północy chyba teraz są fluidy, bo Werder z tego, co się czyta, rozważa wyrzucenie Kochfelda, zatrudnienie Tomasa Schaffana na ostatnie kolejki, więc może te trenerskie dinozaury będą kończyły na północy sezonu. No właśnie, tak zerkałem tego Horsta Krubesza i sobie pomyślałem, że być może te wielkie kluby chcą mieć swego Juppa Heynckesa. No tak, tutaj ciekawe zestawienie trenerów ostatnich chyba 10, tak? Trenerów Hamburga na pierwsza, druga Bundesliga i chyba tu najlepiej wypadał Bruno Labbadia, czy nie? Nie. Titz. Jeszcze w pierwszej Bundeslidze 1,63-1,80 średnia punktowa na mecz. No ta średnia punktowa ostatniego trenera zwolnionego, który zastępuje Hrubesz, też na tle innych jest przyzwoita. Natomiast no, też nie o to chodziło Hamburgowi, bo to jest drużyna, która w tym sezonie miała pewnie wywalczyć powrót do pierwszej Bundesligi, a widać, że no to będzie bardzo trudne zadanie. To HSV jest takim też jakby drogowskazem poniekąd dla Schalke, bo pokazuje, że jeżeli się szybko nie awansuje po spadku, czyli tam powiedzmy w pierwszym sezonie, tak jak nie wiem, Hertha wracała, Stuttgart wracał po sezonie, to właściwie im dalej w las, tym ciemniej i coraz trudniej się odbić od tej drugoligowej płaszczyzny. No to zdecydowanie tak to wygląda, chociaż Hamburg na finiszu tej rozgrywek drugiej Bundesligi teoretycznie ma najłatwiejszy terminarz, więc no oczywiście to jest teoria, papier to przyjmuje, ale no nie mają starć chociażby z czołówką ligi. Z tego, co pamiętam, mierzą się dwa razy z drużynami, które walczą o utrzymanie w drugiej Bundeslidze. To też nie są łatwe spotkania. No i też ciekawe, jakby to wyglądało w ich perspektywie w następnym sezonie, no bo spadnie Schalke, które będzie miało raczej ambicje, by szybko awansować. Być może spadnie jeszcze jakiś inny mocny, może Werder, może Hertha, czyli inny mocny zespół. W tym sezonie tak naprawdę wyprzedza ich w tabeli Greuther Fürth i Bochum, czyli drużyny, których nikt do tego nie typował przed startem. I czai się Holstein Kiel, których też nikt za bardzo nie typował. Więc tak naprawdę konkurencja do awansu z roku na rok będzie coraz mocniejsza, a jeżeli już na przykład
przykład Schalke spada i wyciąga ich najlepszego piłkarza, prawdopodobnie sprzątnieniem też sprzed nosa Dursuna, no to pokazuje, że to HSV troszkę w hierarchii się osuwa. Przed tygodniem troszeczkę tutaj mieliśmy dyskusji, zastanowienia nad tym kalendarzem finału Pucharu Niemieca Bundesliga. Myślałem, że może coś się zmieni, że może coś się ruszy. Dzisiaj otrzymałem oficjalne potwierdzenie, że jednak 13 maja 2045 to jest ten termin finału Pucharu Niemiec. Ale finaliści będą mieli przełożone mecze na niedzielę. Tak, tak, tak. I to jest ta chyba dobra informacja jednak dla zwłaszcza Dortmundu. Bo Lipsk wiemy, jaką ma sytuację w tabeli. Zresztą te drużyny mierzą się podczas najbliższego to weekendu. Tak, to też jest ciekawe. Taka preambuła przed tym, co wydarzy się już kilka dni później. A jak na to patrzycie? Bo ja tak się na tym zastanawiałem i moim zdaniem w tym starciu ligowym to Dortmund jest minimalnym faworytem, tym bardziej, że grają u siebie, a w tym meczu no prawie pożegnanym dla Nagelsmana. Znaczy ja jestem bardzo ciekawy przede wszystkim, w jaki sposób podejdą do tego trenerzy. Czy to będzie system rotacji, czy jednak no, co mamy najmocniejsze na pokładzie, to wrzucamy do boju i w sobotę, i w czwartek. Nie, no wydaje mi się, że tam nie będzie kalkulacji. Znaczy, Nagelsmann ma pole do kalkulacji, bo tak jak mówisz, no jego sytuacja w tabeli jest trochę bardziej komfortowa, natomiast Borussia żałuje się o awans do Ligi Mistrzów, brakuje im punktu do tej strefy top 4 i tam miejsca na rotację nie ma za bardzo. No, poza tym to wiecie, no jak idzie Nagelsmann do Bayernu, do klubu, który za chwilę no musi po raz kolejny walczyć o wygranie wszystkich trofeów. Bo to, o czym mówiliśmy, no dla Bayernu dzisiaj być finalistą Pucharu Niemiec, zająć drugie miejsce w Bundeslidze albo zająć pierwsze po słabej grze. Porażka. I po takim jakimś, nie wiem, stylu, który nie przekonuje krytyków, a przede wszystkim Hennesa, Rummenigge i innych, którzy mogą w tym klubie piastować oficjalnie stanowiska, ale nawet jak nie będą piastować oficjalnych stanowisk, to i tak wiadomo, że będą odpowiadać i będą się wypowiadać na temat tego, jak gra Bayern i co się w Bayernie dzieje. To samo z Champions League. To wydaje mi się, że jednak dzisiaj Nagelsmannowi będzie szalenie zależeć na tym, żeby pożegnać się z Lipskiem z przytupem, ze zdobyciem Pucharu Niemiec, z pewnym drugim miejscem, no bo to jednak no będzie jakaś ta ostatnia opinia, prawda? Jesteś tak dobry, jak twój ostatni okres, jak twój ostatni mecz i tak trudno mi sobie wyobrazić, przegrany Puchar Niemiec, słaba gra w trzech ostatnich kolejkach Bundesligi, to gdzieś zaważy na takim pełnym wejściu z drzwiami z futryną do szatni Bayernu. Zobaczcie, że nawet Niko Kovac, który też przychodził z Pucharem Niemiec, tam to było jeszcze tak bardziej uwidocznione, no bo on pokonał Bayern w finale. To 5-2 prowadząc Eintracht Frankfurt, więc no z przytupem. Gość no nieoczywisty, bo wtedy wielu czy ekspertów, czy kibiców mówiło, że to jednak nie jest gość na Bayern. Faktycznie nie był na tamtą chwilę. Inaczej podchodzimy do Juliana Nagelsmana, ale jednak przyjść z tym Pucharem prawie że pod pachą, no to trochę inaczej. To jest myślę też ważna wypowiedź kapitana reprezentacji Polski, absolutnej gwiazdy Bundesligi, no daje trenerowi gdzieś tam formalne i publiczne wsparcie. A trener jeszcze nie zaczął pracować. Julian Nagelsmann zawsze podnosi poziom zespołów, które prowadzi do takiego, jakiego nikt się nie spodziewał. Czekam teraz na wypowiedź Nagelsmana o Robercie. Tak, myślę, że dużo krytuacji na starcie, ale to dobrze, no, że panowie zaczynają współpracę. Z drugiej strony no Robert jednak tutaj szarżuje trochę, no, bo mówi do poziomu, jakiego się nikt nie spodziewał. No to jednak tym poziomem kosmicznym był Bayern Flicka przez kilka miesięcy wygrywający trofea. To do jakiego poziomu miałby doprowadzić Bayern Nagelsmann? No ja jestem ciekaw z kolei, do jakiego poziomu doprowadzi samego Lewandowskiego. Nie wiem, czy jeszcze tam jakaś jest granica do przekroczenia dla samego Roberta, natomiast Nagelsmann zasłynął jako trener no między innymi z tego, że napastników wznosił na wysoki poziom. Może nie udało mu się to z Sorlotem, natomiast nawet z takich drewnianych zawodników jak, nie wiem, Ishak Belfodil, jak Adam Solo i potrafił zrobić dobrych, klasowych piłkarzy. Andrej Kramaric, Mark Wood, no każdy u niego wyglądał fantastycznie. Timo Werner również, którego statystyki przekrywały te liczne pudła, więc ciekaw jestem, czy jeszcze jakiś tam margines ma Lewandowski, bo współpraca z Nagelsmannem to jest dla napastnika duża szansa do poprawienia. No, w ostatnich dniach na pewno troszeczkę nerwowo jest wśród kibiców Bayernu Monachium, a także myślę no, w Nęcie, który ma pokazywać Bundesligę. No i nie ma co ukrywać. To jest wszystko gdzieś oparte na Lewandowskim, z całym szacunkiem do każdego innego polskiego piłkarza. No bo jednak coraz częściej, coraz głośniej zaczyna mówić się o następnym klubie Roberta Lewandowskiego. Kilka dni temu jeden Manchester, teraz czytamy, że Manchester City ewentualnie tutaj jest mocno zainteresowany Polakiem. Ja nie wiem, czy to są takie gierki dzisiaj Zachawiego, który myślę, pewnie troszeczkę jest nerwowy po tej sytuacji z Alabą, czy to jest już dzisiaj gdzieś próba
uzyskania nowego, jeszcze lepszego kontraktu Lewandowskiego po 2023 roku, bo wiemy, że ta umowa będzie obowiązywać jeszcze 24 miesiące. Czy rzeczywiście no, sam Robert z menadżerem są przekonani, że warto raz jeszcze spróbować zmienić coś. To znaczy zmienić nie tylko klub, ale zmienić ligę. Myślę, że nie. Bo w Niemczech już nie ma gdzie zmieniać. No, w Niemczech nie ma gdzie zmieniać, ale myślę, że zmiany klubu nie będzie i wszystko jest spowodowane tym, że Robert chce wynegocjować dłuższy kontrakt. Bayern nie dawał tak długich kontraktów nigdy zawodników w tym wieku. Robert jest wyjątkiem, wiedzą, że on jest skarbem dla nich i też na niego zupełnie inaczej patrzą, ale te negocjacje w klubie w Monachium są trudne, bo oni mają swoje zasady i bardzo rzadko je jakoś modyfikują. Także myślę, że to jest kwestia tego, żeby dostać kontrakt na 4 lata i później myśleć już o wyjeździe poza Europę. Także ja przynajmniej tak to widzę i te liczne spekulacje medialne, te wypuszczanie przez menadżera informacji w świat są właśnie tym spowodowane, żeby kontrakt był przede wszystkim a. dłuższy, b. odpowiednio opłacony, żeby z tego pułapu, który dzisiaj jest najwyższy w Bundeslidze, nie zejść zbyt drastycznie. No nie, mnie się wydaje podobnie, że Lewandowski nie odejdzie. Myślę, że też jakby jego ambicja jest taka, ma świadomość, że jeżeli pogra te parę sezonów, to może nawet zostanie najskuteczniejszym piłkarzem Bundesligi wszechczasów, więc wydaje mi się, że warto się żyłować o takie osiągnięcie. Słuchajcie, jeszcze dwa słowa o Bremie, która grała w półfinale i myślę, że sposób gry drużyny Kochfelda mógł nam się podobać. Werder nas zaskoczył swoim charakterem, nieustępliwością, asekuracją, taką powiedziałbym rządzą całego zespołu, żeby sprawić jednak niespodziankę. To się ostatecznie nie udało, bo zwycięstwo po dogrywce. Natomiast trzeba powiedzieć, że gdyby tak Werder grał na poziomie Bundesligi, to dzisiaj nie martwiłby się o utrzymanie, no bo jednak mówimy o zespole, który przegrał 7 ostatnich meczów w Bundeslidze. No i teraz pytanie chyba najbardziej niewygodne, z jakim pozostawili kibiców. Dlaczego potrafią tak zagrać w meczu Pucharu Niemiec z bardzo dobrym rywalem, a nie potrafią tak zagrać w meczach Bundesligi z drużynami tam powiedzmy z dolnych rejonów tabeli? No bo rzeczywiście, gdyby ten Werder pokazywał formę pucharową w Bundeslidze, to nie byłoby ci obgryzania paznokci i nerwowego spoglądania w tabelę. Zobaczyłem po spotkaniu tym, w którym Werder zaprezentował się zdecydowanie najlepiej w tym sezonie, wypowiedź prezydenta Werderu, że no, Kochfeld, pewniak zostaje, no popisał się, fantastyczny trener, żeby się nie martwił, i tak sobie przypomniałem. Na 72 godziny wcześniej Frank Baumann mówi, no nie mogę dać oficjalnego wsparcia trenerowi, bo nie wiem, tak, co będzie. I właśnie przypomniałem sobie te wszystkie wypowiedzi prezesów, którzy już zdążyli wymienić albo już zadeklarowali, że zmieniają trenera, także spokojnie bym poczekał do zakończenia sezonu, ale faktycznie ten Werder wyglądał jak drużyna zupełnie z innej bajki. No tu zabrakło ewidentnie szczęścia, no, ale szczęście sprzyja lepszym, doliczony czas dogrywki, no ale patrząc na ten Werder, wydawało mi się, że tak, starczy sił na 15 minut. Później myślę pół godziny. No połowę wytrzymają, ale później Lips zacznie grać swoje. To jest 120 minut jak równy z równym. Także mnie to w ogóle zaskoczył i ofensywnym bardzo, wyjściem Kochfeld i jednak posadzenie na ławce na przykład takiego piłkarza jak Mywald, który wydawało się, że jest niezbędny Werderowi. Słuchajcie, obiecaliśmy gościa i gościem dzisiaj jest młody polski piłkarz Augsburga, który ma już za sobą pierwsze szlify i doświadczenie w Bundeslidze. Po raz pierwszy u nas w magazynie Bundestock Robert Gumny, Augsburg. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak dodzwoniłem się do Roberta przed programem, to mówi, o której ten wasz program? Bo mówi, o 18 mam niemiecki. To już jest dla nas pierwsza dobra informacja, że młody człowiek chce się uczyć niemieckiego. To jak tam postępy, panie Robercie, z niemieckim? A, Bessa, Phil Bessa. Ale ile masz, powiedz, lekcji w tygodniu? No, 2 do 3. Raz w klubie organizują, a 2 razy gdzieś z polskim nauczycielem, z dziewczyną uczymy się w domu, bo gdzieś po polsku dużo łatwiej, w klubie po angielsku i głównie po niemiecku się uczy. Słuchaj, dziwny to jest sezon dla Augsburga, bo z jednej strony są takie tygodnie i miesiące, gdzie byliśmy zaskoczeni wynikami i waszą pozycją w tabeli. Nawet pewnie gdzieś tam niektórzy przebąkiwali o miejscu gwarantującym start w Lidze Europy. Natomiast no, w tej chwili to nie jest taki, powiedziałbym, optymalny moment. I właśnie, jesteśmy ciekawi, czy tak czujecie, że nie jest jeszcze pewne to utrzymanie w Bundeslidze? No na pewno początek sezonu fenomenalny, gdzieś zwycięstwo z Borussią Dortmund gdzieś to na pewno pompuje całą drużynę. Teraz ta sytuacja się diametralnie zmieniła. Gdzieś nie jest duża przewaga nad strefą spadkową. Tak jak mówisz, u nas jest gorąco, ale myślę, że w innych klubach jest
Dużo cieplej. A masz taką świadomość i gdzieś takie spojrzenie, że no tutaj gdyby coś tam nie było tak z tymi punktami, to ostatnia kolejka to jest Bayern Monachium i Robert Lewandowski walczący o przebicie tego rekordu Gerda Millera? Nie, myślę, że my gdzieś będziemy się skupiać na tych dwóch meczach, które są przed nami. Wiadomo, Bayern będzie na deser, ale to nie wiadomo, kto z tego deseru będzie korzystał, czy my, czy oni. Ale myślę, że jednak teraz ten mecz ze Stuttgartem i z Bremą będzie gdzieś decydujący. My przede wszystkim nie możemy przegrać tych meczów, myślę. Robert, powiedz mi tak, 21 spotkań w Bundeslidze, ponad 1000 minut w tym twoim pierwszym okresie pracy w nowej lidze, do tego spotkanie w Pucharze Niemiec. To jest dzisiaj taki wynik, którego ty się spodziewałeś, który cię satysfakcjonuje? Czy jest ponad stan, czy uważałeś, no, że jednak będzie ciężej z liczbą tych występów? Nie, no jak przychodziłem, to byłem nastawiony, że wygram rywalizację dużo szybciej i będę podstawowym zawodnikiem tutaj Augsburga, ale gdzieś no, zweryfikowało mnie to, że nie jestem na tyle przygotowany, żeby grać od razu od pierwszej minuty, bo tak naprawdę gdzieś od jakichś dwóch miesięcy czuję się w pełni gotowy fizycznie na to, żeby grać 90 minut i dawać się z siebie wszystko. No i myślę, że to w tych ostatnich meczach też pokazałem, że ta jakość przyszła, no bo też dużo lepiej się czuję fizycznie na boisku. Ja byłem od samego początku jakby przekonany, że piłkarsko się obronisz, no bo jeśli mamy tutaj mówić o takim zawodniku na prawą stronę defensywy, na przykład w kontekście reprezentacji, to zawsze wydawało mi się, że chyba tobie najbliżej do charakterystyki Łukasza Piszczka z racji zaawansowania technicznego. Natomiast no, widać było ten problem fizyczny. Powiedz, to zderzenie z treningiem Bundesligi, bo ja nawet nie mówię o samym meczu. Bo mecz wiadomo, że wybiegasz, jakoś sobie poradzisz. Natomiast no, mam takie wrażenie, że jednak od poniedziałku do piątku to tam jest rzeźnia. No, to trzeba udowodnić, że zasługuje na sobotę. To na pewno. Ja też nie mam takiego porównania. Wracałem po kontuzji, gdzieś tych meczów w Lechu też nie rozegrałem tak dużo, żeby złapać pełną swoją formę. I tak naprawdę Augsburg gdzieś wziął mnie w ciemno, gdzie no ja nie byłem po całym sezonie, tylko rozegrałem bodajże nie 8 meczów w Lechu i poszedłem do Augsburga. No i tak naprawdę tutaj się odbudowywałem do tej formy, którą myślę mam teraz. Nie mam porównania, jakbym poszedł w pełni sił, jaka to jest różnica, no ale jak poszedłem po kontuzji, no to było brutalnie te pierwsze miesiące, naprawdę jak robiliśmy na przykład trening po meczu dla tych, którzy nie grali, no to gdzieś aż mi się chciało wymiotować, także no, takich treningów nie miałem w Polsce. Tutaj musiałem się do tego przyzwyczaić, ale teraz czuję się z tym dużo lepiej, z siebie wszystko, a grając w Augsburgu, to nie jest drużyna też, gdzie my posiadamy piłkę, można z nią odpoczywać. My jesteśmy gdzieś cały czas pod prądem i później jeszcze z tego trzeba wyprowadzić, z głębokiej defensywy trzeba wyprowadzić na gazie kontrę. Także to jest dużo bardziej męczące niż granie na pewno w topowym klubie Bundesligi. No wyobrażam sobie, że te treningi wyrównawcze to muszą trochę sił tutaj zawodnika kosztować. Takie elementy, na które zwróciłeś uwagę, różniące ten trening w Polsce z futbolem niemieckim, to jest głównie ta intensywność i długość zajęć, czy zwróciłeś uwagę na inne elementy? Długość niekoniecznie. Na co zwróciłem uwagę, to przede wszystkim, że inny rodzaj w ogóle zmęczenia. Tutaj potrafisz być bardzo zmęczony po treningu, ale na weekend masz siłę, żeby dać siebie 100%. Mieliśmy w Lechu Poznań też taki obóz przygotowawczy we Wronkach z pewnym trenerem, gdzie było bardzo ciężko po schodach. To było bardzo ciężko po schodach, to trzeba było tyłem wchodzić, bo łydek nie czuliśmy, no ale to się nie przekładało w żaden sposób na mecze. Nie mieliśmy tej siły, a tutaj jest to w mądry sposób robione. Ciężko mi powiedzieć, bo to już jest gdzieś trenera przygotowania fizycznego rola, żeby tak nas przygotować, ale są ciężkie treningi, ale w weekend masz siłę, żeby dać z siebie maksa. To jest z jednej strony twój wielki atut, z drugiej strony czasami mówię przekleństwo do grania w piłkę na wyższym poziomie, ta uniwersalność, bo tutaj albo to jest prawa strona, gdzie są Framberger i Oxford, z drugiej strony Jago, którego zastępowałeś w kilku meczach grając po tej lewej stronie. Tak docelowo, wydaje ci się, że jednak ta rywalizacja to jest o prawą flankę, czy tak jesteś realnym gdzieś kandydatem do walki o lewą stronę?
Nie, zdecydowanie na prawą stronę gdzieś. No jednak dobrze mieć swoją dominującą nogę, żeby mieć przeciwnika od środka, to jest zawsze duże ułatwienie. No ale próbowałem wykorzystać tą nieobecność na lewej obronie i myślę, że mi się to udało i też wtedy trenerowi Herlisiowi udowodniłem, że jestem zawodnikiem, na którego może stawiać. Stefan Reuter, on musiał reagować na to, co dzieje się w tabeli. Jest już nowy szkoleniowiec w Augsburgu, trener Weinzier, który wraca po dłuższej przerwie do futbolu i do tego klubu. Jakbyś porównał, no ja nie chcę w tej chwili mówić o jakiejś filozofii futbolu, tylko nie wiem, zmieniły się treningi, czy to jest jakby podobny warsztat? No, nowy trener zawsze daje takiego ognia drużynie, także myślę, że to jest dobre na te ostatnie spotkania. My potrzebujemy przede wszystkim motywacji, bo my potrafimy grać w piłkę, pokazaliśmy to już w tym sezonie. Nie ma się kogo bać, bo tu z każdym też można wygrać. Także myślę, że to był taki główny cel gdzieś drużynę zmotywować, bo teraz jak wiadomo każdy chce sobie wydrapać jeszcze miejsce na ostatni mecz i każdy jest zmotywowany, żeby zagrać jak najlepiej i pokazać trenerowi. Paulo dzwoni? nie wiem telefonu. Konferencja jedna tam ze wszystkimi zawodnikami, ale indywidualnie nic nie było. Ale powiedz tak szczerze, no bo mamy 4 maja 2021, zostało parę tygodni do nominacji. Wierzysz to jeszcze, że się uda załapać do tej kadry, zwłaszcza po tej informacji, że jednak to będą kadry 26-osobowe. To już jest pewne, 3 zawodników na trybunach, więc może ta szansa się nadarzy. No bo jednak przy tym systemie z Sołzy to myślę, że jesteś piłkarzem, który czułby się dosyć komfortowo. No szansa jest zawsze. Szansa, wiadomo co. Na sukces taki był program. Na sukces. No ja mam przed sobą jeszcze te mecze, jeśli trener mnie wystawi, miejmy nadzieję, i zaprezentuje taki poziom jak w ostatnich meczach, to jestem, że będę wierzył oczywiście. No jest duża konkurencja na tej prawej stronie, trener ma swoją filozofię bez zbędnej napinki, ale jak się uda pojechać, no to będzie na pewno coś przyjemnego. Słuchaj, a na bazie tego, co zaobserwowałeś w Bundeslidze podczas tej swojej obecności, który zespół na tobie robi największe wrażenie i może jacyś piłkarze, no, których się naprawdę tam człowiek przeciera oczy, ile potrafią? No myślę, że największe wrażenie zrobiło zdecydowanie Leipzig, no. Oni jak na nas ruszyli w Pucharze Niemiec, to po prostu nas zmietli z boiska, jaki pressing robili, to też gdzieś były moje pierwsze mecze i oni tam z nami wygrali 3-0, nie dali nam nawet sztycha. Ale później u nich na przykład gdzieś trochę siedli i nawet mogliśmy tam zremisować. Ale myślę, że zdecydowanie Leipzig, no Bayern ma indywidualności, Coman też tu przyjechał do nas, kręcił po 5. Ale z tego nic nie było, a Leipzig jednak było tak zorganizowane, że to robiło duże wrażenie. Rozumiem, że ten nauczyciel do języka niemieckiego to nie tylko po to, żeby się porozumiewać swobodnie w szatni, tylko żeby nie trzeba było korzystać na przykład z tłumacza polskiego, tak? Nie, to już nie ma takiego problemu, gdzieś to jest na boisku raczej wszystko zrozumiałe. Ale nie, no mówię o tym tłumaczu z Polski, co stoi między słupkami u was, bo tak jakieś tutaj widzę, że jakieś nieścisłości pojawiały w tych waszych przekazach. Ach, no wiem do czego pijesz, ale no nic, ja już tą sprawę gdzieś tam zostawiłem. To zapytaj inaczej. Grafić. Czy jest szansa, że z Rafałem polecicie razem na wakacje? Rafał ma dużą rodzinę. Myślę, że nie ma sensu, że nie zostawiam. Okej, panowie, Damian, Marcin. No ja jedno pytanko z... A propos tego, co mówiłeś, że odetchnąłeś fizycznie, zagrałeś chyba swój najlepszy mecz z Kolonią, tak ze 3-4 tygodnie temu, kiedy wszedłeś za Frambergera i zająłeś miejsce na wahadle. 11 kolejki. Tak, i czy to był właśnie najlepszy mecz, dlatego że odetchnąłeś fizycznie, po jakby puściło to zmęczenie i przemęczenie po pierwszych miesiącach w Niemczech, czy jaki był powód tego, że akurat w tym meczu tak odpaliłeś, no bo mówię, no na pewno najlepszy 50 występ minut, w Bundeslidze. 50 minut i 11 kickera, to nie ma sensu grać 90. Skitów, no. Możemy na 50 da znowu trener. Nie, generalnie no, ja byłem bardzo zdenerwowany, że ja nie wyszedłem w pierwszym składzie, bo czułem, że na Frankfurcie też już dałem taki sygnał, że jednak trener może na mnie postawić i dam drużynie więcej.
No i było 3-0, jak wchodziłem, no mówię, już nie mam nic do stracenia, poszedłem tak naprawdę na fulla do przodu i coś się z tego urodziło. Gdzieś strasznie luźna głowa była też w tym meczu, no było wiadomo, że nie było nic do stracenia i no i było 50-50, albo dostosuję się i zagram bardzo słabo, jak w pierwszej połowie tak naprawdę wszyscy. No albo coś zrobię fajnego i może się uda odwrócić to spotkanie. No na szczęście ta druga opcja prawie wypaliła, bo tam niewiele brakło, że nawet dwa gole strzeliła. Jak dwa gole, to ja chyba nigdy w życiu jeszcze nie strzeliłem w jednym meczu, także to była dopiero ciekawa historia. Ale no co, myślę, że tym meczem też udowodniłem, że mogę coś dać temu zespołowi. Miejmy nadzieję, że tak jak mówiłem już wiele razy dzisiaj, że będę to trzymał i ze Stuttgartem też pokażę niezły poziom. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tej zmiany trenerskiej, no bo wiemy, jak długo musiałeś czekać na miejsce. Później okazało się, że coraz częściej grasz, no i teraz zmienia się trener. I co ty poczułeś? Poczułeś ulgę, czy z drugiej strony poczułeś, że już szło wszystko dobrze, w miarę dogadywałeś się z poprzednim trenerem i teraz od nowa trzeba to wszystko budować? Jak ty to widzisz? No, po meczu z Kelnem sobie powiedziałem, no teraz mu pokazałem, muszę grać w następnym meczu. Przechodzi nowy trener i już no, nie wiesz, czy będziesz grał w następnym meczu tak naprawdę. Na ten moment nie chcę mówić, ale czuję się dobrze i no, myślę, że mogę wystąpić ze Stuttgartem. Ale to jest oczywiście wybór trenera, ja daję z siebie wszystko. W formie jestem, nadal uważam dobre, więc zobaczymy, jak trener podejmie decyzję. Ostatnia kwestia, bo ja mam nadzieję, Robert, że ty zostaniesz w tej Bundeslidze na lata. Kończy Łukasz Piszczek karierę. Chcemy cię oglądać w Bundeslidze. Ja ostatnio miałem taką dyskusję z Arturem Wichniarkiem, który jest w bliskich relacjach z swoim dyrektorem sportowym Stefanem Reuterem. No on ma jednak niesamowitą wiarę w twoją osobę i jakby w dwóch kwestiach. Po pierwsze jakby kwestia sportowa, po drugie kwestia biznesowa, no bo jesteś zawodnikiem młodym i taki dobry sezon czy dwa w Augsburgu, to za chwilę do tego klubu po prostu też możesz przynieść trochę kasy z racji transferu do dużo lepszego klubu. Taka gdzieś była wizja też tej pierwszej rozmowy z Reuterem i z twoimi agentami, kiedy decydowałeś się na podpisanie umowy? Oczywiście, gdzieś taki był plan. On mnie szybko zweryfikował, myślałem, że wejdę tutaj i będę najlepszym zawodnikiem. Tak się nie stało. Gdzieś musiałem o swoje miejsce walczyć. Myślę, że gdzieś w tej hierarchii w szatni też teraz rosnę. Ale no, tak jak mówisz, ja potrzebuję teraz czasu, dobry sezon czy dwa i wtedy można dopiero pomyśleć. Na razie ja mam 21 mecz i jedną bramkę, to tak naprawdę to jest nic. Trzeba zagrać naprawdę dobry sezon, dać parę asyst, może jakieś bramki i wtedy można myśleć. Na razie to skupiamy się pewnie tutaj na utrzymaniu i nowym sezonie, żeby przede wszystkim grać jak najwięcej i od początku. Słuchaj, to ja mam na koniec tak już z przymrożeniem oka taką puentę, że można było to granie szybciej załatwić w tym Augsburgu, tylko zabrakło ci czujności. Wiesz, czym zawaliłeś? Nie wiem. Tatę trzeba było zabrać szybciej, to zrobiłby tam porządek i grałbyś od razu. No, myślę, że tak. No, tata też troszkę po niemiecku, ale tata się dogaduje bez słów tak naprawdę. Słuchaj, dziękujemy ci serdecznie za to, że dzisiaj byłeś z nami. Robert Gumny, Augsburg. Dzięki, powodzenia w weekend, kłaniamy się. Do zobaczenia. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pa. Dzięki. No, odżył chłopak. Fajne, widać, że jakiś taki chyba luźniejsza głowa, bo fajnie się tak. No, duży luz. Ja na luzie prezentował. Zobaczcie, potrzebował być może sezonu do tego, żeby w tym miejscu być, gdzie jest. Okej, sam jest świadomy tego, że no, brakuje tych spotkań, brakuje minut, te statystyki powinny być lepsze, na to liczył. Zobacz, 20-letni chłopak po kontuzji ma 21 tak, meczów. Ale z drugiej strony. W tym kolejnym sezonie, no pewnie też w Augsburgu, bo teraz nie przewidujemy żadnej zmiany, to naprawdę może być. No ja pamiętam, zaczynać być panem piłkarzem. Właściwie no co jakiś czas tam jakąś szpileczkę wbijaliśmy, bo rzeczywiście te występy były różne. Często były takie dosyć przeciętne, nie bez kozery. Zresztą Framberger długo wygrywał rywalizację. Natomiast no cały czas też powtarzaliśmy, że wciąż jak na młodego polskiego piłkarza, który ma pierwszy sezon za granicą, to i tak zebrał sporo minut, no bo nie wiem, taki Walukiewicz poszedł do Kaliary i pół roku siedział w Lodce. Ja jestem przekonany, że. Bo zobaczcie, jakie on ma dobre jednak myślenie o sporcie i o piłce, gdzie sensem jest rywalizacja, ale też pewność siebie. On był przekonany, że wejdzie z futrenami, z drzwiami do Bundesligi, do takiego klubu jak Augsburg. Natomiast no, też wydaje mi się, że gdyby ten chłopak
miał za sobą sezon, w którym rozegrałby 40 spotkań w Lechu, w lidze, na innych frontach, byłby zdrowy w 100%, to chyba no jednak to jego wejście do zespołu i jakby pokazanie tej jakości nastąpiłoby zdecydowanie szybciej. No pewnie tak, ale teraz ta pozycja wyjściowa jest bardzo dobra. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że te kilka miesięcy były mega ciężkiej pracy i właściwie tam wymiotować się chciało na treningach, a teraz już trochę to przemęczenie zeszło. Teraz już to normą się stało. Tak, jest taka świeżość, no to niech dogra tę końcówkę w pierwszym składzie, przepracuje letni obóz przygotowawczy, żeby go tylko minęły kontuzje i myślę, że będzie coraz lepiej, no bo piłkarsko, no to porównywać z Frambergerem nawet nie ma sensu, bo to jest jeden piłkarz, który swobodnie operuje piłką, a drugi no to operuje tak, jak mu się od ochraniacza odbije. Gdyby dopisało szczęście o to, co pytałeś Roberta, czyli powołanie przez Paulo Souza, no tego nie wiemy, jakie będą decyzje selekcjonera, ale gdyby on się znalazł w tej szerokiej kadrze. Dostałby kopa. A absolutnego wielkiego kopa takiego, że myślę, że ten by zdrowie dopisywało to ten sezon następny. Ciekawe, czy Souza oglądał ten mecz w Kolonii, bo tam wszedł na właśnie takie sołzowe wahadło Robert Gubny i zagrał najlepiej. Musimy mu podesłać, to być może rozważy tego zawodnika, natomiast no tak jak... A ty słyniesz z tego, że już kilka kaset podesłałeś. Nie, tak jak mówimy, że jednak zobaczcie, to nie jest tak, że w Augsburgu jest jak w Bayernie czy w Dortmundzie, że przychodzi termin reprezentacyjny i wyjeżdża 20 albo 25 i zostaje magazynier, sprzątaczka i trenerzy. I nie ma nikogo w klubie, no bo jednak no te też moim zdaniem takie powołanie do reprezentacji, ono by niesamowicie mu pomogło w tej hierarchii w klubie. No bo to wtedy klub ma reprezentanta, zaczyna go honorować, zaczyna o niego dbać. Czasami trener na niego troszkę inaczej spogląda, co nie znaczy, że wymaga mniej. No bo od reprezentanta musisz wymagać więcej. Hertha, która remisuje w poniedziałek z Mainz. No i w tej chwili przed nimi taki, powiedziałbym, terminarz zgodny z aspiracjami Big City Club, no tak jakby grali w Champions League. Ja jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak oni wytrzymali fizycznie. Bo ale poczekaj na drugi, trzeci mecz. Bo ja zawsze mówię, po takich 14 dniach kwarantanny, pierwszy to grasz w ogóle, wiesz, na tęsknocie za boiskiem, na musie. No może tak. Zobaczymy, co dalej. Natomiast ciekaw byłem właśnie, czy już w tym pierwszym meczu ich tam w drugiej połowie nie przytka. Fakt, że mogli ten mecz przegrać, bo i Mainz miał swoje sytuacje, ale mogli też wygrać, bo przy 1-0 miał Kunia dobrą sytuację. No i przy 1-1 miał Piątek taką piłkę na nodze, że właściwie powinien tylko zapytać centnera, w który róg i spokojnie to wsadzić. Na razie wyglądało to dobrze, no ale rzeczywiście teraz ten maraton jest co 3-4 dni i to z drużynami, które też grają o życie. No i szkoda jednak dla Hertha, z punktu widzenia Herty, tych dwóch punktów, które miał na nodze Krzysztof Piątek. No ciekawy jestem, czy tych dwóch punktów nie zabraknie na koniec sezonu, bo tam niektórzy usprawiedliwiali Piątka, że dostał piłkę za plecy, natomiast no to sam dwa, też... To były dwa punkty na stopie. Sam też decydował o tym, jak szybko wbiegał w pole karne, wiedział, że dostanie tę piłkę, więc wystarczyło zrobić pół kroku mniej albo po prostu nie składać się tak koślawo. Tam jest straszny ścisk i patrząc na te wczorajsze spotkanie, no Mainz było faworytem, bo pamiętamy, jak Mainz rozgrywa tą końcówkę sezonu. No oczywiście pamiętamy zwycięstwo z Bayernem Monachium, tego pewnie nikt nie kalkulował, czy teraz na finiszu, czy wcześniej, tym bardziej, ale grali naprawdę atrakcyjny futbol i skuteczny z o wiele mocniejszymi rywalami. Być może lepiej im idzie z wyżej notowanymi przeciwnikami. Tutaj przyszła Hertha i ja się spodziewałem tego samego, co Marcin, że jednak Hertha po tych 14 dniach no, takiego rozbratu całkowitego z futbolem będzie miała problemy na tle Mainz. Postawili się. No ja jestem zwolennikiem tego, orędownikiem, by Hertha jednak utrzymała tą najwyższą klasę rozgrywkową, ale naprawdę będzie to ciężkie zadanie. No i szkoda, że Krzysztof Piątek, który no, był wczoraj jokerem, bo wszedł w 80 minut chyba tak. Na boisko za Kordobę, no to też by zbudowało Krzyśka Piątka. Przecież mówimy o tym, że co może zbudować młodego Gumnego. No tutaj Krzysiek Piątek jest w innej sytuacji. No i taka sytuacja nam bardzo by go zbudowała. Też pod kątem reprezentacji. No popatrzmy, tak wygląda sytuacja w dole tabeli. Tutaj jeszcze doliczamy Augsburg. Robert wspomniał dzisiaj, że te dwa najbliższe mecze będą kluczowe dla drużyny prowadzonej przez Weinzierla. Natomiast jak to wygląda dalej? Werder Brema, który 7 ostatnich meczów w Bundeslidze przegrywa. Przegrywa też po dogrywce w Pucharze Niemiec. Ma w tej chwili Leverkusen u siebie, Augsburg na wyjeździe i Gladbach, a więc naprawdę tutaj sporo trudnych meczów. Zabrakło tam jedynki, no bo Augsburg widzimy w strefie Champions League tutaj na tej grafice. Na trzecim miejscu, a nie na 13, jak jest z tabeli. Dalej, Arminia Bielefeld. To będzie nieprawdopodobnie jednak ważny mecz z Herthą BSC. Następnie Hoffenheim i Stuttgart. Kolonia gra z Freiburgiem. Gra z Herthą, a więc bezpośrednim rywalem i ze Spadkowiczem z Schalke. No i Hertha, zobaczmy, tutaj oczywiście tych meczów jest więcej, bo są spotkania zaległe. Ale cały dół
cały dół mają przed sobą, no i to będą zwłaszcza mecze z Arminią i Kolonią niezwykle istotne w kontekście utrzymania, ponadto Freiburg i Hoffenheim. No tak, no, z jednej strony szansa na zdobycie punktów, z drugiej strony no, ten morderczy finisz dla Herty, no, no bo też nie mamy tam jakichś niesamowicie fantastycznych piłkarzy, którzy są przyzwyczajeni do takiego trybu gry, więc no, trzeba dwojako zerknąć na tą sytuację Herty Berlin. I tak patrząc na cały ten dół tabeli i tak przypominając sobie sezony wstecz w Bundeslidze, to naprawdę dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, by nie emocjonować się tylko walką o europejskie puchary, ale też mieć aż tyle drużyn, które są wymieszane o walkę o utrzymanie, no bo często były to dwie, trzy, max cztery ekipy. Zobaczcie, kiedy patrzymy na zestawienie, to teoretycznie, matematycznie nawet Stuttgart mógłby być wymieszany. No, widzimy teraz dół tabeli, proszę tak zobaczyć. Werder 30 punktów, 30 punktów Arminia Bielefeld, na miejscu barażowym FC Köln 29 punktów, 27 ma Hertha i dwa spotkania zaległe. No i spadkowicz z Gelsenkirchen, a więc Schalke 0-4. Tak to wygląda matematycznie. Tak z ciekawości patrzę właśnie na ten kalendarz karty pod kątem, zajrzałem statystyki Bundesligi, to też drużyny, które dużo biegają, bo powiedzmy w tej pierwszej połówce tabeli jest między innymi Hoffenheim czy Köln, czyli drużyny, które mogą ewentualnie te Hertę zabiegać, co może być pewnie dosyć istotne na takiej właśnie płaszczyźnie fizycznej. Mhm. No zobaczymy. No na pewno wyzwanie spore, bo jednak dwa tygodnie jeżdżenia na rowerkach w siłowni klubowej to nie jest to samo, co dwa tygodnie jeżdżenia z wywieszonym jęzorem po boisku. Słuchajcie, jakoś też Wolfsburg nie chciał być wyjątkiem w tej tradycji tego sezonu i też wiemy, że już nie będzie tam pracował trener Glasner. To jest w ogóle jakaś niesamowita sytuacja. Cała góra tabeli zmienia trenerów. Wszystkie kluby, które mają występować w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, no roszady, zmiany, panie, jak, w polskim filmie. Jak idzie trend, to za trendem podążają być może nieoczywiste drużyny, no bo zobaczyli, że zmieniają giganci. Ja mówię pół żartem, pół serio, ale tak to bywa z trendami, że inni też potrafią podchwycić to, co się dzieje, to, co jest w tym momencie być może najlepszą decyzją i też chcą jakieś odmiany, zmiany, mimo tego, że drużyny osiągają no, stosunkowo dobre rezultaty, no bo ciężko się doczepić na chwilę obecną do Wolfsburga czy Frankfurtu, mhm, a to, że są na pozycji numer 3, numer 4 w lidze, tak? No bo przed sezonem pewnie prędzej typowalibyśmy chociażby Dortmund czy Leverkusen. Ale już jest oddech Dortmundu, a tego oddechu nie było przez dłuższy czas. I to ogromny oddech Dortmundu. Myślę, że Dortmund jest w najlepszej dyspozycji w tym sezonie, tak jak wspominałem, ich dyspozycji. I pytałeś przed tygodniem, kto zakończy w tym top 4. Ja zdania nie zmieniam, że Dortmund doskoczy, a jednak ten Wolfsburg, o którym przed chwilą wspominałeś, poza czwórką, ale w europejskich pucharach oczywiście. Popatrzmy jeszcze, jak wygląda tutaj kalendarz drużyn, które biją się o te dwa miejsca gwarantujące start w Champions League. To znaczy nie mówię już o Bayernie, o Lipsku, tylko o miejscach 3-4. Wolfsburg ma Union, ma wyjazd do Lipska i Mainz, Eintracht Mainz, Schalke, Freiburg i Dortmund w tej chwili mecz ligowy z Lipskiem, potem Mainz, w międzyczasie jeszcze finał Pucharu Niemiec rozegrany przez Dortmund po raz kolejny z RB Lipsk w odstępie kilku dni i na samym końcu Bayer Leverkusen. Czyli Mainz, najtrudniejszy kalendarz Dortmundu. To najłatwiejszy teoretycznie Frankfurtu i Mainz rozdaje karty. Gra z każdą z tych ekip, więc my się oczywiście nastawiamy na ten pojedynek, o którym wspomniałeś, czyli Dortmund z Lipskiem, no bo bezpośrednie starcie, no, można doskoczyć bądź odskoczyć bezpośredniemu rywalowi. Ale tutaj myślę, że takie Mainz, które no nadal walczy o utrzymanie, zaskoczyło w tej końcówce sezonu, są do bólu skuteczni, no też mogą, podejrzewam, że któremuś z tych gigantów niemieckiego futbolu punkty zabiorą. Wyjazdy do Mainz są piekielnie niewygodne, tylko w tej rundzie Mainz pokonało u siebie Lipsk i pokonało Bayern Monachium, więc właśnie nie można sobie przed meczami z nimi dopisać 3 punktów, ale jeszcze na chwilkę wracając do tematu Wolfsburga. Tak jak Mati mówi, no Oliver Glasner na 99% odejdzie. Jest to tyle ciekawe, że będzie to drugi trener z rzędu po Bruno Labbadii, który robi wynik ponad stan, jakby przekracza oczekiwania działaczy, a odchodzi po tym, że się z tymi działaczami rzekomo nie dogaduje, bo Bruno Labbadia, taki był oficjalny powód
zwolnienia. Mówi się, że Glasner też z takiego powodu odejdzie, więc ciekaw jestem, jak wyglądają te kontakty w klubie, bo no, Jerk Szmatke jest świetnym dyrektorem, jest fachowcem niezwykłym w swoim... A i tak też ma dyrektora. W swojej robocie, tak. Tak. Markusa Krysze z Lipska. A więc jestem ciekawy, czy, bo zaraz przejdziemy do tematu, który gdzieś miał być naszym początkowym. My sobie to pozmienialiśmy w naszym scenariuszu, a co my tutaj sobie możemy zmieniać. Natomiast jestem też bardzo ciekaw, czy na przykład jakiś tam trener ze tej szkoły Red Bulla się nie pojawi we Frankfurcie. Nieoczywisty może w tej chwili. No, być może oczywisty, bo wydawało się, że już ci Red Bullowi trenerzy zostały, że wyczerpany został limit. No, na chwilę obecną wiemy, że 44% trenerów w następnym sezonie to będą ludzie jakkolwiek związani w swojej przeszłości z Red Bullem. Tak by doszedł przynajmniej jeden, to już mamy połowę stawki. No właśnie, chcieliśmy pokazać tę mapkę, bo to nas w ogóle zafascynowało i stało się gdzieś to takim przyczynkiem do dyskusji. Proszę zobaczyć, ludzie wykształceni przez Red Bulla na różnych stanowiskach. Jest Svensson, jest Rose, jest Hütter, jest Kramer, jest Glasner. Jest Hünes, jest Nagelsmann, no i w tej chwili Jesse Marsh, a więc Amerykanin, który prowadził New York Red Bull, który był asystentem Ralfa Rangnicka w Lipsku, który 2 lata ostatnio pracował w Salzburgu. Jest w tej chwili następcą Juliana Nagelsmana w RB Lipsk, to on będzie prowadził drużynę. Jest ta mapka dosyć urocza z perspektywy czasu. Pamiętam, jak 4-5 lat temu Lipsk wchodził do Bundesligi i każdy się burzył, każdy z pogardą spoglądał na ten, w cudzysłowie twór. Jasiu Góra w Poznaniu. Każdy z pogardą spoglądał na projekt Red Bulla, a teraz się okazuje, że każdy połowa klubów chce grać jak Red Bull, być jak Red Bull, kupować młodych piłkarzy i sprzedać ich drożej jak Red Bull i generalnie iść drogą Red Bulla. Mhm. Ale to słuchajcie, no, tak jak wam kiedyś opowiadałem tutaj poza anteną, no niesamowite to zrobiło wrażenie, oglądając ławkę rezerwowych Lipska w Liverpoolu, kiedy przy bramce wybiega z ławki kilku rezerwowych się ciesząc, ale też wybiega cała plejada trenerów, którzy siedzą albo na ławce, albo gdzieś tam bezpośrednio poza ławką. To są trenerzy z różnych stron świata. No, bo mówisz też o starciu Liverpoolu z Salzburgiem. Tak, z Salzburgiem oczywiście, a nie z Lipskiem. Bo wtedy generalnie zrozumiałem też tą ideę, o której mi wielokrotnie ludzie opowiadali, że przychodzą trenerzy z różnych krajów, którzy mają troszkę inną metodykę pracy, trochę inny warsztat, trochę inny nacisk na poszczególne elementy. I być może to też jest jakby taka składowa, powodująca, dlaczego ci trenerzy są tak dobrzy, dlaczego ci trenerzy są tak pożądani, dlaczego ci trenerzy są tak kompletni, dlaczego tych trenerów chce dzisiaj Bundesliga. No na pewno jest to pewien jakby owoc tego. Chyba takim wzorowym przykładem jest Jesse Marsh, no bo to jest wzorowa kariera dla pracownika Red Bulla, czyli przez New York Red Bulls, potem jeszcze przecież był asystentem w Lipsku Ralfa Rangnicka, był pierwszym trenerem w RB Lipsk, teraz w RB Salzburg, teraz obejmuje Lipsk, więc wzorowo wytyczona przygoda trenerska amerykańskiego szkoleniowca. Swoją drogą ostatnio sporo filmików na Twitterze mi wyskakiwało, no bo Salzburg zdobył też Puchar Austrii, więc takich sporo z szatni wygląda Jesse Marsh na po prostu bardzo równego kolesia. Zresztą Mati nam tutaj opowiadał przed programem, że miał okazję poznać. Tak, po pierwsze równy facet, po drugie no jednak stać go też na takie płomienne przemowy, kiedy trzeba, motywacyjne. Były takie popularne filmiki. Tak. Wiecie co, widać, że ten element psychologii, ale też doświadczenie piłkarskie, czucie szatni to ma. A właśnie tu myślę, że ten amerykański sport też odgrywa rolę. Jest kształcenie też by był piłkarzem w tych amerykańskich strukturach i myślę, że to ma duży wpływ i ten jego amerykański feeling tutaj przerzucony na Austrię i Niemcy też może mieć coś takiego pozytywnego w sobie, chociaż piłkarze aktualnie Lipska też w podobny sposób wypowiadali się o Nagelsmannie, że on też ma duży luz, że potrafi zażartować, jest kiedy trzeba, jest wymagający, no to też dla tych, którzy pozostaną w Lipsku, nie będzie jakiejś diametralnej zmiany, że przychodzi facet zupełnie z innego świata i zupełnie inaczej będzie miał zupełnie inne podejście do nich. No i też ciekawy o tyle przypadek, że będziemy mieli dwóch amerykańskich trenerów w Bundeslidze, bo Marsh, Pellegrino Matarazzo, więc w żadnej z innych czołowych lig. No, tak. Chyba w ogóle tam nie ma żadnych amerykańskich trenerów, bo tu jest nawet dwóch. No wiesz, ja teraz myślę, że też nie wykluczam takiej sytuacji, że za chwilę będzie jeszcze większe zainteresowanie polskimi zawodnikami. Może kogoś poleci albo Roman Kosecki, albo Piotr Nowak, albo Jerzy Podbrożny, bo oni grali z Jessem Marshem wspólnie w Chicago Fire. Jesse Marsh w ogóle rozegrał ponad 300 meczów w MLS-ie.
Zaczynał chyba, z tego co pamiętam, od Waszyngtonu, potem 200 spotkań w Chicago przez 7 sezonów i kończył w Chivas, w którym zagrał ponad 100 spotkań. No natomiast znają się tam prywatnie i z Romkiem, i z Piotrkiem, i z Jurkiem, także menadżerowie, bijcie do tych trzech, jeśli chcecie gdzieś swojego piłkarza ulokować w drużynie Lipska. No, pewnie żałuje tylko Kamil Piątkowski, że nie pozna już trenera Marsza w takim codziennym treningu, no, bo on go przed chwilą witał w tym Salzburgu. No tak, witał go w codziennym treningu, go nie pozna, ale wiem, jak te struktury Red Bulla są połączone i takim naturalnym przejściem, takim przystankiem Red Bull Salzburg jest dla tych najbardziej wyróżniających się piłkarzy. No my jeszcze mówimy o piłkarzu, który tam nawet nie zadebiutował, więc ciężko, żebyśmy tutaj już wróżyli transfer do Lipska za rok czy za dwa lata, no ale tego byśmy pewnie mu życzyli, no bo to jest tak jak w przypadku trenera. Ścieżka naturalna, kiedy osiągnął sukcesy i się wyróżnił w Austrii, by przejść do Niemiec. No już jednego, zobaczcie, stracili Haalanda, mówię o Red Bullu, o Salzburgu, tak, który wyfrunął do Dortmundu, a wydawałoby się, że naturalną ścieżką jest Lipsk, więc już myślę, że nie mogli sobie też w przypadku trenera i kolejnych piłkarzy pozwolić na to, by te największe perełki były podbierane przez bezpośrednich rywali z Bundesligi. Ale zobaczcie też, no my tutaj w jakiś sposób prognozowaliśmy i wieszczyliśmy taki scenariusz, że Marsz wcześniej czy później trafi do Lipska, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu no bardziej o tym trenerze mówiło się, że trafi do Bundesligi, ale że nie będzie to takie przejście 1-1, czyli z Salzburga do Lipska. Tak, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że Joachim Löw zdecyduje się po euro zrezygnować z pracy w niemieckiej federacji. I że Nagelsmann dostanie telefon z Monachium. To poniekąd ruszyło domino. Pamiętam, że Jesse Marsz często wychodzi bez Borussią Dortmund łączony, co też wydawało się logiczne. Natomiast, no, tak jak mówię, to domino, które ruszył Jogi, sprawiło, że wakat w Lipsku powstał. Dla was informacja tygodnia w niemieckim futbolu? Czekaj, majówka była. Rozumiem. Znaczy, ty się zawsze możesz obronić Terodę w szalkę. Tak jest. Nie, ja nie wiem, czy jakieś bomby, bomba żadna nie spadła, bo teraz jakichś mocnych tych roszad trenerskich nie mieliśmy, piłkarskich też nie, więc myślę, że grubiej będzie. No, nie mamy europejskich pucharów dla niemieckich drużyn, no to pewnie byśmy mieli o czym powiedzieć, o czymś grubszym, a tutaj zobaczcie, ten sezon jest, a tak serio, jest naprawdę mizerny, no bo zobaczcie, no, żadnej drużyny na poziomie półfinału, no to jest słaba wizytówka dla Bundesligi. No słuchajcie, no mamy tutaj jeszcze jakiś pewnie cytacik dotyczący Rajoli. Hans-Joachim Watzke: znam Rajola od wielu lat, dobrze się z nim dogaduję, nie ma z tym żadnego problemu. Haaland będzie piłkarzem Borussii w przyszłym sezonie. On to przekazał niemieckim dziennikarzom kilka dni temu, jakby expressis verbis, bezpośrednio mówiąc, że tak to będzie wyglądać. Widać, że potrzebują tego Haalanda. W tej chwili myślę, że już realnie nakreślają jednak scenariusz z budżetem drużyny, która gra w Champions League. No, właśnie. No bo widać, że ten Dortmund idzie do góry. Jak Piszczek będzie zdrowy, to w Champions League zagrają, bo z Piszkiem wszystko wygrywają. Ale, no tak, tylko że już nie wszystko zależy od nich, tak? No bo gdzieś tutaj bezpośredni rywale mogą się potknąć. No bardziej bezpośrednimi rywalami jest Wolfsburg i Frankfurt. No i mają starcie te bezpośrednie z Lipskiem. Ja, tak jak wspomniałem, wierzę w to, że oni będą w tej czwórce, ale nie wierzę w to, że jeśli by się tam nie znaleźli, to że Haaland nadal będzie stacjonował w Dortmundzie i te słowa Hansa Joachima Watzke będzie sobie można między bajki włożyć. Znaczy, ja się upieram, że to jednak jest sprzedaż Sancho po sezonie, bo zobaczmy, że cały czas jest cisza jakby w temacie Anglika. On nie mówi, że ten piłkarz zostanie, że tego piłkarza na pewno nie sprzedadzą, a tutaj jednak no, ma wybór, czy skorzystać z tej klauzuli ewentualnie i zarobić dla klubu Watzke 75 milionów za rok, czy w tej chwili jakby otworzyć rynek, podkręcić licznik i sprzedać go za ponad 100 milionów, bo taka niewątpliwie byłaby to kwota. No myślę, że chętnych nawet tego lata byłoby do dościągnięcia Haalanda wielu. Ja tak jeszcze mi przeszło przed myśl, oglądając ten mecz z Kilonią w Pucharze Niemiec. Faktem, rozmawialiśmy z Piszkiem tydzień temu i on się zarzekał, że odchodzi z Dortmundu, natomiast ta kontuzja Morea wygląda paskudnie. Sebastian Kehl powiedział, że to będzie wiele miesięcy przerwy, więc no naprawdę... I zobacz, tak naprawdę też dzisiaj... Ja nie powiem, że potrzeba rządza, bo to byłoby nieładne, ale jednak nikt by nie blokował mnie, gdyby znalazł pracodawcę. No tak, no i też piję do tego, że zostaje właśnie to Mamenie, który ma bardzo słaby sezon sobą. Felix Paslak, no czyli piłkarz taki raczej siódmy wybór. No i Łukasz Piszczek z prawych obrońców. Nie, może zdecydują się i spróbują jeszcze nauczyć Piszczka, żeby taki zawodnik do rotacji był, bo pewnie choćby jesienią, kiedy Morea nie będzie, mógłby się zespołowi przydać. No właśnie, Morea nie będzie na pewno. Zwłaszcza, że te mecze Piszczka po powrocie teraz pokazały, że kto
wie, gdzie byłaby dzisiaj Borussia, gdyby grał Piszczek, a nie my, nie, bo całkiem nieźle sobie Łukasz radzi. No, nie wiadomo, czy by wytrzymał Łukasz cały sezon w takiej dyspozycji, no ale finisz absolutnie świetny. Jestem więcej niż pewny, że zobaczymy go w finale tego 13 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. No i jeszcze, myślę, że trofeum dorzuci, no życzyłbym sobie tego, pozostał w klubie. Można dzisiaj jednak spekulować, że jeśli zdecyduje się jeszcze rok pograć w piłkę w Niemczech, to może być to tylko Dortmund. Tylko i wyłącznie. Bo nie chce iść do słabszego klubu. Tutaj słyszeliśmy Roberta, on fajnie diagnozuje sytuację. Mi się podoba, jak piłkarz mówi wprost. Jesteśmy zespołem, który jest cofnięty, który musi biegać bez piłki, który musi nauczyć się Jest to w sumie taka puenta tego, co przed tygodniem mówiliśmy, że Piszczek pewnie zna swoje jakby też możliwości i nie chce iść do zespołu, w którym będzie ganiał za piłką. Tu jednak gra się łatwiej, kiedy ma się tę piłkę przy nodze. Można odpocząć, można... No tak, można rozgrywać pewne sprawy na swoich zasadach, zwłaszcza jak człowiek jest trochę po 30, także zobaczymy, czy ostatecznie te firmy przeprowadzkowe dojadą do Dortmundu, czy trzeba będzie jednym telefonem odwoływać, bo Łukasz tam będzie zostawał. O Wircu jeszcze jakaś informacyjka nam tutaj wpadła, fajna, statystyczna. Florian Wirc zdobył w tym sezonie 7 bramek we wszystkich rozgrywkach dla Bayeru. W poniedziałek obchodził swoje 18 urodziny. Najmłodszy zdobywca tylu goli w 5. No i prezent całkiem sympatyczny. I przedłużona umowa do 2026. Ale słyszeliśmy Tomka Zdebla czy Sławka Czarneckiego u nas. No, talent czysty. No właśnie, pytanie... Jak długo lewy Chociaż jego sytuacja w ostatnich tygodniach nie była taka oczywista. Może szykował się do 18. To też jest możliwe, ale tak się zastanawiam, jak długo Leverkusen go utrzyma, czy dłużej niż Kaja Havertza, czy jednak szybciej wyfrunie z tego Bayeru Leverkusen, bo zobaczcie, że często dla tak wybitnych jednostek, jaką jest Wirtz, no takie Leverkusen, no, które też nie jest małym klubem, no, staje się zbyt ciasne. Słuchajcie, no to ostatnia historia dzisiejszego magazynu. Taki nieoczywisty bohater. No tym razem nie było Bundesligi. U mnie pewnie długo na pierwszym miejscu był Pawlenka, bramkarz Werderu Brema, ale ostatecznie stawiamy na Koreańczyka Hwanga, który jednak wszedł z ławki i zrobił mecz. No tak, Joker zdecydowanie w talii Juliana Nagelsmana, no bo i gol zdobyty, i asysta przy tym też decydującym golu. Także no, zobaczcie, że to nie jest piłkarz, który, no nie wiem, gdzieś tam wyróżnia się w Lipsku w całym sezonie. Powiedziesz, się nie wyróżnia, to nic nie powiedzieć. No, jest gdzieś tam w drugim, a chwilami pewnie w trzecim szeregu, no ale to też jest zdolność Juliana Nagelsmana, że w takim meczu, w którym decyduje się tu i teraz, stawia na Koreańczyka i okazuje się, że to właśnie on, no Forsberg też w dużej mierze też był rezerwowym, także świetne zmiany Nagelsmana. No i te zmiany pewnie zadecydowały o tym, że to oni zagrają w finale Pucharu Niemiec. No, zna Hwanga Jesse Marsz, który z nim pracował w Salzburgu, więc może to będzie trener, który do Koreańczyka dotrze, no bo ten sezon bardzo rozczarowujący. Przychodził, no nie żeby zastąpić jeden do jednego Timo Wernera, bo ciężko takiego piłkarza zastąpić jeden do jednego, natomiast no, żeby jakoś sobie tę stratę po odejściu Niemca powetować, a okazał się kompletnym niewypałem właściwie. Ostatnia historia, żeby nam nic nie uciekło, żebyśmy niczego nie przeoczyli, dotyczy niemieckich sędziów, którzy będą prowadzić spotkania podczas Mistrzostw Europy. To już za kilka tygodni nominacje dla Feliksa Brycha i Daniela Zieberta. O, cóż, akurat Daniel Ziebert jest moim zdaniem niezłym sędzią, natomiast Feliksa Brycha, doktor ładne Felix CV, Brych. Ale za bardzo go nie poważam. W sensie, jak sobie przypomniałem, ostatnio jak padła ta informacja, że Manuel Greffe będzie kończył karierę, chociaż może tam się uda im jakoś przedłużyć. Natomiast tak sobie robiłem taką w głowie klasyfikację sędziów, no to Brych ma multum wpadek z ostatnich lat. Bardzo dużo. Jest to taki sędzia, który wydaje mi się, że zależy mu na tym, żeby być pierwszoplanową postacią w każdym meczu, a chyba nie na tym polega ta praca. Tak, ale też nie chcę z niego robić jakiegoś amatora, no bo nie robiłbym amatora z niemieckich. 4 turnieje. Tak, nie robiłbym amatora z niemieckich sędziów, bo tak patrząc na sędziów z tych topowych lig europejskich, no to jednak w Niemczech to jest chyba ta najwyższa półka. No nie ma tutaj podjazdu, nie mają sędziowie, nie wiem, z Hiszpanii czy z Włoch. No i te Niemcy mają, będzie fajne zestawienie, no bo jeden ultra doświadczony, być może to będzie jego ostatni turniej, no a drugi młody sędzia, też chyba wyżej cenię mimo wszystko Zieberta, chociaż no krócej jest na tym europejskim topie. Zmienię chyba tytuł tego magazynu na Niewygadani, bo Bundesliga nie grała, tutaj nam szybciutko godzinka dyskusji o niemieckiej piłce zeszła. Damian Gąska, Diktolitor Weszło FM, Marcin Bożęcki, TVP Sport, Mateusz Borek, kłaniamy się. Bundestok w kanale sportowym w każdy wtorek o godzinie 14. Kłaniamy się, dobrego wieczoru.